Gratuluję i życzę powodzenia. Nowy dworzec autobusowy w Trzebini ma się stać wizytówką miasta i centrum komunikacyjnym przyjaznym dla pasażerów. Dlatego czeka go kompletny remont. Znikną niemal wszystkie dotychczasowe obiekty handlowo-usługowe. W ich miejsce powstaną dwa nowe. Przeszklony pawilon dworca komunikacyjnego oraz pawilon handlowy z wydzielonymi miejscami pod działalność handlowo-usługową oraz węzłem sanitarnym. Liczę również, drodzy Państwo, że to miejsce będzie tętnić życiem. Nie tylko i wyłącznie w godzinach, gdy będzie ktoś korzystał z komunikacji zbiorowej, publicznej, ale również z racji planowanych i tutaj pojawiających się punktów handlowych, punktów usługowych, punktów gastronomicznych. Inwestycja przewiduje też przebudowę dróg dojazdowych do wiat przystankowych. Ponadto wykonanie zatoki autobusowej między pawilonem dworca a ulicą Dworcową, obsługującej 3 stanowiska przystankowe, 2 dla autobusów komunikacji miejskiej oraz 1 dla autobusów turystycznych. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze na ten rok. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na koniec przyszłego roku, lecz zaraz po podpisaniu umowy przystąpiliśmy do prac projektowych. Chcemy wystąpić o pozwolenie na budowę tuż po wakacjach. Jak pogoda pozwoli, spróbujemy to w szybszym terminie skończyć tą inwestycję początkiem przyszłego roku, może wiosna, gdzieś tam kwiecień, maj. Generalnie zadanie jest bardzo proste dla nas, lecz wyzwaniem w tym zadaniu jest największe, żeby tutaj mieszkańcom i podróżnym jak najmniej uprzykrzyć życie. Na czas remontu teren dworca stanie się wielkim placem budowy, a to oznacza utrudnienia dla kierowców, ale także pasażerów komunikacji autobusowej i tych przesiadających się tu na pociąg. Wykonawca ma za zadanie również organizować tymczasowy ruch drogowy i w tym zakresie uzgadniać z organizatorem komunikacji miejskiej taką lokalizację przystanków, żeby mogły być obsłużone w dogodny sposób przez wszystkie linie komunikacyjne, które tutaj przyjeżdżają. W czasie remontu planowane jest przeniesienie przystanków autobusowych obok dworca PKP. Według mnie idealnie by było zlokalizować przystanek przy ulicy Dworcowej w bezpośrednim sąsiedztwie obecnych przystanków. Ale to będzie jeden wielki teren budowy, więc pewnie będą okresy, kiedy ta lokalizacja tu nie będzie możliwa, chociażby ze względu na fakt przejazdu buldożerów i innych wysokogabarytowych pojazdów, więc ta inna moja koncepcja i być może czas do realizacji to w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworcowego 2 pary przystanków w kierunku ulicy Głowackiego i 2 pary przystanków w kierunku ulicy Ochronkowej. Burmistrz Trzebini zapewnia, że remont nie spowoduje w żaden sposób ograniczenia dostępu do istniejących już miejsc parkingowych przy dworcu PKP, z których korzysta wielu mieszkańców ościennych gmin dojeżdżających pociągami do pracy. Co więcej, w ramach inwestycji przewidziano budowę dodatkowego parkingu. Od strony Orlenu do wiaduktu będzie to nowe miejsce parkingowe. Zakładamy tam 60 miejsc postojowych i liczę, że oczywiście to rozwiązanie naprawdę w dużym stopniu już zniweluje pojawiające się problemy, aczkolwiek ta bolączka z miejscami postojowymi pewnie zawsze będzie. Dlatego kolejne pomysły, kolejne plany. Wkrótce będę Państwa informował.